Siemka. W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić własnego skina do Minecrafta. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na stronę www.minershoes, link będzie w opisie, .com. Wchodzimy na tą stronę i widzimy od razu, otwiera nam się skin editor i to jest pierwsza opcja, którą mamy do wyboru, czyli zrobienie całego skina od zera. Możemy tutaj wybrać kolor, na przykład czerwony i zrobić ludkowi buźkę. Tak, mamy tutaj piksele i na tych pikselach możemy układać różnymi kolorami. Tak samo na przykład mamy tutaj literki, malutkie literki body front, czyli przód ciała. I możemy tutaj na przykład zrobić też buźkę jakąś taką. O, i tworzy się nam buźka na z przodu ciała. Tak, i to jest taka pierwsza opcja. To jest opcja dla tych, co lubią trochę się bawić i przykładać się do tych rzeczy i rysować każdy kwadracik pojedynczo, albo po prostu tutaj tak samo możemy zrobić opcję Upload to Editor i tutaj sobie wtedy wybieramy sobie skina już wcześniej zrobionego albo jakieś zdjęcie, ono się tutaj zrobi, ale to nie ma zbyt dużego sensu, najlepiej już jakiegoś skina zrobionego i właśnie możemy go sobie tutaj przerobić. Ja może dla przykładu włączę jakiegoś skina na przykład. O, i widzicie, załadował się skin i możemy go sobie teraz tutaj zmienić. By zapisać zrobionego przez nas wcześniej już skina, wystarczy. Zróbmy sobie na przykład takie paski. Wystarczy wziąć tutaj, wybrać opcję Download i kliknąć Zapisz plik. Drugą opcją, którą mamy do wyboru, jest to opcja Browse, dzięki której możemy wybrać sobie gotowe już skiny zrobione przez innych użytkowników. Tak, i możemy sobie tutaj wybrać, jakiego chcemy. Widzimy, tutaj są Most Recent, Most Loved, Most Discussed and Parts. Wejdźmy teraz może w Most Loved. O, no i tutaj też mamy do wyboru jakieś takie najciekawsze też skiny. Tutaj widzimy, mamy dużo creeperów, skiny creeperów właśnie. Tutaj możemy sobie zrobić chyba następną stronę, tak, z tego co pamiętam. No, o, i możemy sobie tutaj tak cały czas wybierać, szukać jakiegoś skina, który nam się bardziej podoba i później pobrać go. O, tutaj widać, jest mój skin. No, i możemy właśnie szukać i potem sobie tego skina, który nam się podoba, pobrać. Kiedy już znajdziemy interesującego nas skina, wystarczy, że wejdziemy na jego stronę, klikając na niego. I na tej stronie będziemy mogli edytować go, pobrać, wrzucić do Minecrafta, ale to się tyczy tylko oryginalnego Minecrafta. Czyli jeżeli to klikniemy, przekieruje nas automatycznie na stronę minecraft.net, gdzie będziemy mogli zmienić tego skina. I ostatnią opcją jest to Armory. W tej opcji możemy dodawać
różne części ubrań, ale o tej opcji za chwilę. Możemy także udostępnić swojego zrobionego przez nas skina innym osobom, wybierając opcję Upload, następnie rejestrując się na stronie, a jeżeli mamy już konto, to logując się na niej i dodać skina. Na samym końcu mamy opcję Amory, dzięki której możemy mieszać zrobione przez innych użytkowników części skina. Myślę, że jest to jedna z najbardziej rozbudowanych części do tworzenia postaci. I możemy tutaj wybrać tak, Base, w której mamy ciekawe, pełne już ubrania. Następnie Shirt, czyli bluzki i części tutaj, całe połączone. No i tutaj możemy sobie wybrać taką całą zbroję, bluzkę. No, weźmiemy na przykład taką bluzę. O, jak widzimy, mamy taką bluzę, i ta bluza nałożyła się na poprzedniego naszego skina. Jeżeli nie chcemy mieć tego poprzedniego, wystarczy, że klikniemy tutaj usuń, o, i zostaje sama bluza. Dobrze, później wybierzmy spodnie. My weźmiemy może spodnie. Weźmy może takie szelki. O. No i jak widać, szelki nałożyły się na bluzę. Wszystko fajnie. O, dwa razy się kliknęło. Dobrze, następnie wybierzmy twarz i włosy. Wybierzmy może tak jakieś śmieszne. Widzę na pierwszej stronie. No weźmy na przykład tą buźkę. O, buźka się wczytała. I jak widać, skin się połączył. Możemy nim obracać, naciskając po prostu myszką i kręcąc myszką w różne strony. Dobrze, i na końcu full outfit tego no nie bierzemy, bo to już jest całe wyposażenie i to by zniszczyło całego skina. Na przykład weźmy takiego pana prosiaka. O, i widzicie, i pan prosiak się nałożył na całość i nie ma. Dlatego ja tego nie biorę. I akcesory to są po prostu jakieś, nie wiem, jakieś takie jakieś małe dodatki po prostu do tych skinów. Ale jak widać, to za bardzo nie działa w ten sposób. Można tutaj dać, widzę, jakieś kapoty chyba, nie wiem co to jest. Tak, to są jakieś kapotki. Coś takiego. Twarz Creepera, to nie wiem gdzie to jest. To się chyba robi tu na twarzy. O, widzicie, taka maska. No, więc tak by wyglądała ta opcja. I tutaj tak samo możemy zrobić Generate Random. I zgeneruje nam się losowo wybrany skin. Po prostu program miesza wszystkie części, jakie są na stronie. No, jak widać, czasami nie wychodzi to tak, jakby się to chciało. No i potem tak samo możemy wybrać tutaj opcję Download Skin, Your Skin i poczekać chwileczkę i znowu wybrać opcję Zapisz plik.